Hej, hej, dzień dobry, dzień dobry. Witam Was, kochani, serdecznie. Powiem Wam coś miłego, niedzielne odkrycia na mapie wakacyjnej podróży. Wybierzecie sobie dzisiaj jeden spośród trzech obiektów. Niech będzie dzisiaj y, trzy obiekty, które no, na Wasze życzenie zróżnicuje, bo tak bo y, boicie się wybierać, y, jeżeli są tylko tutaj. Same te koszuleczki pokazane, trzy razy to samo. Ja już wyjaśniałam, na czym rzecz polega, ale to tak dosyć opornie wychodzi, więc różnicujemy. Wasza wakacyjna mapa gdzie was poniesie duchowo bądź materialnie zobaczymy, jaka przestrzeń wakacyjna na mapie. Się otworzy. Generalnie te karty dotyczą mapy duchowej, ale może też coś bliżej materii się odsłoni. Energia numer jeden, energia numer dwa i energia numer trzy. I za chwilkę odkryję. Jedynka, dwójka. I trójieczka. Nie sugerować się napisami. Patrzysz na obrazek, od razu wybierasz. To, to jest sekunda. Patrzysz, wiesz. Jeden, dwa, trzy. Dobrze, myślę, że już. Bo tu nie ma jakiejś filozofii i nie chodzi o to, by się zastanawiać, ponieważ to podświadomość ma wybrać. Jedynka wybrała 23, czyli Złoty Pałac. Tu jakiś taki klif, urwisko. Złoty Pałac, który stoi. Trochę wygląda jak ruiny w trzęsaczu, ale tylko trochę, ponieważ ruin tu nie widać. Wręcz przeciwnie, Pałac w całej swojej okazałości dwójeczka wybrała kompas. A więc prawdopodobnie podróż szykujemy się do podróży. Czy na północ? Niekoniecznie. I 33 trójka wybrała szczyt szczęścia, przy czym 33 kojarzone jest z energią bardzo taką głęboko duchową. Zresztą to widać, ta osoba się tutaj unosi ponad obłokami wręcz, tak? Ta Wasza mapa wakacyjna. Odnoszę się teraz do jedynek. Dwójka, czyli kompasy i te nasze szczyty szczęścia sobie muszą na razie poczekać, więc odkładam jedyneczka. Jest tu w energii Złotego Pałacu, czyli chodzi o takie porzucenia przekonań, na temat tego, jak powinno wyglądać bezpieczeństwo. Taka energia będzie dominowała, bo czy tu jest bezpiecznie? Z jednej strony jest ten złoty pałac, który kojarzy się ze złotą klatką, ale stoi nad przepaścią. Stoi dopóty, dopóki woda może nie podmyje tej ziemi i to się nie zawali, tak jak wieża. Co jest moim bezpieczeństwem? Jak powinno wyglądać moje bezpieczeństwo? Tu będą jakieś przetasowania. Najbliższy czas, czas wakacyjny to jest energia, która mówi, że będziecie mieć wrażenie, że macie niewiele macie bardzo, bardzo mało a i tak żyjecie w przeświadczeniu ochrony. Tego. Ale najważniejsze jest, żeby chronić swoją energetykę. Można mieć niewiele, ale najważniejsze jest zdrowie. Energia, która mówi, jeżeli zadbam o to, to tak naprawdę w moim życiu niczego mi nie zabraknie. Nie zabraknie pieniędzy, miłości, młodości, pokarmu, schronienia i tyle. Ja czuję, że u jedynki może być taka blokada obfitości, takiej prawdziwej obfitości. Wiecie dlaczego? Mamy te złudzenia księżycowe, mamy tę taką złotą bańkę, mamy to ciemne urwisko. Dlatego, że tutaj mm, będzie podnoszona taka kwestia zaufania zaufania tym falom. Przypływ zawsze wraca. prawda, z odpływu i chińskie przysłowie tutaj mówi, rąb drwa i noś wodę. Rąb drwa i noś wodę. Chodzi o to, żeby cię nie opuściła wiara. I o tej wierze to po prostu ostatnio wciąż mówię, bo wciąż tę energię czuję, że przychodzi teraz taki czas yy, objawień, u zwykłych po prostu ludzi. Tu nie trzeba mieć jakichś nie wiadomo jakich umiejętności, bo każdy człowiek jest również istotą duchową. I tu będą przychodziły do jedynek takie objawienia, że naprawdę masz przed sobą już ten skarb. Już przed sobą masz ten skarb. Chodzi tylko o to, żeby, żeby walczyć z lękiem. Więc odsłuchajcie sobie czytanie tygodniowe na te najbliższe dwa tygodnie. Jest taka dwutygodniówka zrobiona, ponieważ ta energia się bardzo pokrywa, że najgorszym wrogiem tutaj dla jedynek jest lęk i poczucie niedostatku, z czego by wynikało, że właściwie jedynka i tak tutaj wiele już ma. Y Mamy tutaj powiedziane, że w tym złotym pałacu masz wszystko. Właściwie może nie wszystko. Masz tyle, ile ile trzeba. Może tak. Czyli tyle, ile trzeba, to nie znaczy, że masz wszystko. Ale masz tyle, ile trzeba. Czyli masz to, co ci wystarcza. I ta energia tutaj będzie chciała ci pokazać. Że ty tak naprawdę wkraczasz w jakiś szczęśliwy czas, tylko musisz to zauważyć. I w dodatku to jest taki czas, który dawno nie nadchodził. Tu już było wiele takiego zwątpienia, może nadal jest, że się nie udaje, prawda? Że to poczucie mojej własnej wartości jest mocno nadszarpnięte, bo... ale to zwykle dlatego, że jest mierzone stanem posiadania. W ogóle tu jedynki będą miały taką energię, że nie stan posiadania decyduje o Twoim bogactwie. Czyli nie ten złoty pałac. Ten złoty pałac pokazuje się w i, takiej iluzji księżycowej. To jest jak bańka mytlana. Dzisiaj jest, jutro nie ma. I takie w ogóle masz nawołanie, że na tej mapie duchowej masz się znaleźć w energii wewnętrznej obfitości, braku lęku i takiego przeświadczenia, że o moim stanie posiadania nie decyduje... Majątek, ten złoty pałac, tylko zaufanie. Zaufanie. Miarą Twojej wartości jest to, kim jesteś. Kim jesteś, nie to, co masz, tylko kim jesteś. Bo co zależy od tego, kim jesteś? Ile miłości jesteś w stanie dać? Możesz mieć te złote pałace, możesz mieć pięć jachtów, możesz mieć miliony na koncie, ale jeżeli nie jesteś w życiu autentyczny, twoje życie nie jest autentyczne. Jeżeli miarą twojej wartości jest stan posiadania, mierzysz siebie stanem posiadania, to jesteś w stanie dać y, chyba tylko pieniądze komuś, prawda? A i to czasami nie. Więc tutaj po prostu yy, chodzi o to, że masz być autentyczny, tak? Ile miłości możesz dać drugiemu człowiekowi. Oczywiście ta karta może oznaczać też dobre materialne i takie namacalne korzyści w postaci właśnie tego złotego pałacu, yy, ale to nie jest nic pewnego. To nie stoi na takim, wiesz, twardym gruncie. Jedne rzeczy przychodzą i odchodzą, nie? Natomiast prawdziwa wartość, ona wciąż owocuje, ona nigdy nie odejdzie. To, jakim człowiekiem będziesz, wytwarzasz miłość, nic ci nie ubywa, nic ci nie ubędzie. Będzie tego więcej, więcej i więcej. Jeżeli skupisz się tylko na stanie posiadania, niestety możesz to stracić. Dlatego pamiętaj o bogactwie wewnętrznym, o, to, o tym, żeby się dzielić tym, co masz, to jest bardzo ważne. A przede wszystkim. Yy być wdzięcznym za to, co masz, bo tak naprawdę niewielu jest ludzi, którzy są wdzięczni za to, co mają. Ta wakacyjna mapa właśnie nad, w tym miejscu cię umieści. Zobaczymy wobec tego um, stali od grażynki. To prezent był z tego czasu. Jeszcze raz grażynce, dziękuję bardzo. Lubię ten talię. używam jej w chwilach takich wyjątkowych i myślę, że dzisiaj właśnie jest ten czas. A zatem dla jedynek poproszę ukazanie właśnie w tej yy, energii dawania, bo to jest energia dawania. Im bardziej jestem autentyczny, tym więcej z siebie daję, i nie mam poczucia straty. Co jest Twoim takim prawdziwym bogactwem, zapytam konkretnie, tak? Twoje prawdziwe bogactwo. Wielu ludzi naprawdę tego nie wie. Kochankowie. Mm -hmm. Twoim prawdziwym bogactwem jest dokładnie energia dzielenia się z drugą osobą. Kochankowie to jest energia. Mm, Drugiego człowieka, to są bliźnięta, to jest y, dobra komunikacja z drugim człowiekiem. Może słowo jest Twoim bogactwem. Twoim złotym pałacem może być słowo po prostu, które nigdy nie traci na znaczeniu. Dlaczego? Dlatego, że y, możemy tutaj y, dawać siebie poprzez przekaz. Tu są słowa mówione, pisane. Możesz, może, może publikujesz, może piszesz wspaniałe książki. Może masz jakieś inne talenty, właśnie z trzecim domem bliźniąt, powiązane właśnie z tym mówieniem, z pisaniem, z przekazywaniem jakiejś wiedzy. Może twoja wiedza stanowi o tym bogactwie, o tej twojej wewnętrznej magii. Kochankowie mówią też o takiej umiejętności komunikowania się z ludźmi i podejmowania się pracy zbiorowej. Bo tu liczy się współpraca. Tu są ważni ludzie, tu są ważni czasami krewni, czasami tacy najbliżsi znajomi, przyjaciele. Tu się spotykamy z tak zwanym antyja. Ja, ja antyja. Rozumiesz, dwa bieguny, nie? Tu też troszkę tak to wygląda. Dwa razy trzy sześć, czyli 6. Jest to energia duszy, energia, która. Przygląda się w lustrze sama sobie, ale poprzez drugiego człowieka. I to jest taka umiejętność, właśnie to Twoje bogactwo to jest taka pewna dualność taka pewna energia wizyjności, tak to czuję. To jest to, że człowiek potrafi myśleć, to, że człowiek potrafi słuchać drugiego. To znaczy, że jest pewnej podwójności. Ja nie tylko mówię, ale też słucham, potrafię wysłuchać. Mamy wizyjność, mamy energię odnoszącą się do mm, takiego y, właśnie spotkania z tym, kim ja nie jestem, ja i antyja. I to jest takie otwieranie się na drugiego człowieka, szukanie takich świeżych y, wibracji w opozycjach. Czyli masz taką umiejętność y, odnajdywania siebie w tej opozycji, ale jednocześnie poprzez opozycyjność, poprzez to antyja, ty masz możliwość zrozumienia samego siebie, i jednocześnie z tym drugim człowiekiem stajecie się jednością. Na planie materii nie wykluczam, że ten najbliższy mm, złoty pałac, który spotkasz, to rzeczywiście może być tylko i wyłącznie energia kochanków i alkowy, bądź romansu. Nie można tego wykluczyć. Natomiast tu jest oczywiście pokazana taka przestrzeń dużo, dużo szersza i bogatsza. I w zasadzie to w zależności od tego, czego wy naprawdę najbardziej chcecie w życiu, to to do, do was przychodzi. Więc ci kochankowie będą mieć swoje tutaj różne manifestacje. To zależy z jaką ofertą Wy do tego drugiego człowieka wychodzicie, czym Wy się chcecie dzielić, czy na przykład swoją seksualnością i ciałem, czy chcecie się dzielić wiedzą, czy chcecie się dzielić yy, wizyjnością. Więc tu będą oczywiście bardzo różne odsłony. Myślę, że to jest jak najbardziej tutaj yy, logiczne, nie? Yy, tym... tym twoje bogactwo, nie? Twoje bogactwo w kochankach poza tymi właśnie umiejętnościami partnerstwa, czy godzenia jakichś przeciwności i dylematów jest też taka energia tworzenia w ogóle wokół siebie harmonii i ta harmonia nie, wiesz umiesz godzić ludzi może, może jesteś świetnym mediatorem może masz iść w tym kierunku, żeby mediować, godzić zwaśnione strony. W najbliższym czasie tu nie chodzi o jakąś misję rzeczową, tylko o tę mapę wakacyjną. Przypominam, że czas tu jest ograniczony. Ta karta nie, nie ogranicza się wyłącznie do relacji między mężczyzną i kobietą. Chciałabym, żebyście o tym pamiętali. To jest tutaj bardzo ważne. Ym... I. Prawdopodobnie masz taką umiejętność łączenia się z kimś. Można tu łączyć umiejętności, można łączyć zasoby z kimś innym, z osobą, która najprawdopodobniej jest twoim odbiciem, ale możecie się bardzo różnić. Nawet tak zwane bratnie dusze, tak, Chociaż ja wiecie, nie lubię tego określenia, mogą się bardzo różnić, nie, nie muszą być to ludzie identyczni, czy bardzo, bardzo podobni, ale jednak Wzajemnie czerpią od siebie jakieś korzyści, dlatego że potrafią współpracować i cieszyć się, prawda? Swoją energią. Przestroga jest taka, że łatwo tutaj czasami jest popełnić błąd, bo jeżeli Złoty Pałac ma oznaczać tylko i wyłącznie traktowanie siebie, swojego prestiżu w kategoriach bogactwa, to może być tu takie czerpanie korzyści poprzez wrzenienie się, wrzenienie się w bogatą rodzinę. I oczywiście z tego też może być satysfakcja, ale trzeba pamiętać, że to nie jest Twoje autentyczne ja, to jest pewna otoczka, prawda? Oczywiście tu można poznawać partnera w miejscu pracy, tu można prowadzić firmę wspólnie z, z osobą. Ukochaną, wtedy jest ta lepsza odsłona, bo wtedy chodzi o coś więcej nie tylko o majątek, ale wspólną pasję, którą pielęgnujemy poprzez też y, ciepłe relacje, y, takie na terenie i pracy, i domu. Więc tych odsłon tu może być dużo, dużo więcej, ale na pewno masz tym Twoim bogactwem jest właśnie takie godzenie różnych aspektów swojej osobowości, i dlatego Ty możesz tutaj też y, Harmonizować to swoje otoczenie. Jak najbardziej tak. Zobaczymy wobec tego, bo na, na tej tutaj mapie tego czasu, który przed Tobą masz się tutaj łączyć też taką swoją świadomością większą świadomością siebie poprzez innych ludzi, i to ma Cię tutaj poprowadzić w tej podróży. Do y, tymczasowo właśnie, do tej energii, takiego y, przeświadczenia, że niczego ci nie brakuje. Tak naprawdę, niczego ci nie brakuje. Nawet można tu mieć niewiele, ale jednak przypominam, y, ta karta tutaj mówi: masz wszystko, co ci jest potrzebne na to i teraz. Więc zapytam już na koniec, tylko co jest tutaj takim ewentualnym, obiektywnym brakiem, tak? Obiektywnym. Wszyscy możecie udzielić subiektywnej odpowiedzi. Kaśce brakuje tego, Baśce, Arkowi, Jarkowi czegoś tam, a zobaczymy obiektywnie dla Was jedynki, jaki tu jest ewentualny brak, czego tutaj obiektywnie Wam w życiu brakuje. Gwiazda. No, może faktycznie ktoś chce gwiazdożyć, brakuje sławy, popularności, może brakować dobrego zdrowia to jest też całkiem obiektywne. No, tu będzie wiele osób, bo gwiazda mówi o dobrym zdrowiu, mówi o takiej energii podziwu i szacunku, bo tutaj widać, że ktoś tu błyszczy, tak na tym firmamencie. Gwiazda to jest ktoś, kto też. Odnosi wielkie sukcesy. Yy. I to nie jest tak, że obiektywnie rzecz biorąc brakuje Wam yy, szczęścia. Nie, nie. Gwiazda tutaj raczej sugeruje coś innego, że tu nie o żadne szczęście chodzi, bo właśnie szczęście jak najbardziej jest pojmowane dość subiektywnie. I tu dokładnie jest powiedziane: Masz wszystko, czego Ci potrzeba. Natomiast y, obiektywnie rzecz biorąc, to mogą być tutaj dwie opcje: że albo faktycznie brakuje, no niestety, tego zdrowia, i tu y, trzeba bardzo dbać o siebie. I ten złoty pałac też mówi: Najważniejsze to w ogóle jest zdrowie, cała reszta się układa, prawda? Trzeba dbać o ten swój zasób energii, nie, nie rozpraszać się, nie wypuszczać tej energii, nie tracić jej. Na mało znaczące rzeczy, do których czasami chcemy się dostroić, i to się nie udaje. Może też właśnie, bo w tej opozycji też trzeba zawsze potrafić tutaj się odnaleźć. Czego może Wam brakować, tak obiektywnie rzecz biorąc? Wiary, nadziei. Wy czasami też utożsamiacie to mylnie z miłością, że brakuje Wam miłości. Oczywiście, tutaj znowu trzeba by sobie w tym Złotym Pałacu przeformułować miłość, ale jest powiedziane, nie trać nadziei. Twoje marzenia mogą się spełnić, kiedy będziesz z siebie zadowolony. Dlatego, że energia zadowolenia to jest taka energia spokoju. My po prostu jesteśmy pewni swojej pozycji we wszechświecie, tak? To znaczy, że po prostu. Yy, Pewni swojej pozycji, bo mamy to bogactwo, mamy, yy, sami siebie doceniamy, jesteśmy sami dla siebie tą gwiazdą. Natomiast jeżeli byśmy tutaj chcieli jakoś tak zabłysnąć, to znowu złoty pałac się kłania. Wiesz, sława, pieniądze też przemijają. Yy, obiektywnie rzecz biorąc, może rzeczywiście brakować Ci tej sławy, jeżeli też bardzo, bardzo jej pragniesz. Ale to jest tylko dla tych, którzy faktycznie czekają na te swoje 5 minut na przykład w show biznesie nie? to prawdopodobnie niestety wciąż tego będzie brakowało to znaczy niestety, niestety dla tych, którzy tak bardzo siebie siebie, siebie wartościują według tego kryterium, bo to nie jest żadne właśnie kryterium kryterium tutaj zadowolenia ma być nadzieja, przede wszystkim nadzieja i wiara i dlatego jest tutaj takie nawołanie nie trać wiary i nadziei nie trać, bo te marzenia, które się spełnią, one się spełnią, wiesz jak? W sposób nieprzewidywalny dla Ciebie. I w taki sposób, i z takim efektem, który spowoduje, że ten Twój złoty pałac to tak trochę jak bańka mydlana się rozleci, bo po prostu będą ważniejsze rzeczy. I Ty to zrozumiesz. Zauważ, że tutaj masz kochanków, a tu masz czasami w gwieździe też pokazane dwa naczynia. Tu akurat w tej talii nie ma ale ta kobieta, która jest pokazana w gwieździe, ona po prostu z powrotem wlewa do strumienia tą wodę. Chodzi o te naczynia połączone. Kochankowie to też są naczynia połączone. Obiektywnie może Ci brakować faktycznie drugiego człowieka, takiego powiedziałabym czasami do miłości, do, do, do te, no do takiej prawdziwej miłości wtedy już, bo do romansu to może masz, ale do prawdziwej miłości może brakować tej prawdziwej gwiazdy, nie? Może tak być. Natomiast tu jest powiedziane mm, mimo to nie trać nadziei, bo mm, przyjdzie jakieś tutaj spełnienie marzeń, tylko w takiej formie, której ty w tej, w, tej, w tej chwili nie jesteś w stanie przewidzieć i to Cię może jakoś zaskoczyć zapewne Cię zaskoczy to już może być bardziej odległa energia bo tu jest taka energia nawet do dwóch lat od dziś natomiast to co teraz w wakacje to jest właśnie takie to poszukiwanie autentycznego ja mhm. jedynkom dziękuję i teraz dwójeczki Złote pałacy odchodzą. Dwójeczki, kompasy, tak? Kompas. Wakacyjna mapa. Oczywiście, że tutaj mogą być wyjazdy. Trochę to wygląda jak koło fortuny. Natomiast akurat ta mapa... Czy kierunek, który wskazuje kompas, yy, jest jak najbardziej kierunkiem duchowym przede wszystkim? Przede wszystkim kierunkiem duchowym. Oczywiście to nie jest tak, że kierunek duchowy jest jakiś z czapy wzięty i on nie ma przełożenia na materię i odwrotnie, bo wszystko jest połączone. Tu jest po prostu pokazana taka energia, może być bardzo dosłowna, że kierunkiem Mocy jest rzeczywiście północ, i na północ będziesz się udawać. Albo jeśli masz wątpliwości, czy rzeczywiście na północ, może masz ochotę, ale jakieś masz wątpliwości, to wtedy jest powiedziane tak, to ma być kierunek północny, albo w ogóle jest to kierunek uzyskania takiej Twojej wyższej mocy, bo tu jest wielka moc w tym kompasie: 50, czyli wzmocniona piątka. A piątka to wolność, to energia podróżowania, przemieszczania, szukania sobie przygód. Duża taka dawka też cielesności, seksualności. I zawsze tu jest takie pytanie o granice tej wolności, nie? Natomiast, tak długo jak kierujesz swój kompas na taką prawdziwą twoją północ, to tutaj nie stracisz kierunku. Czy ma wobec tego być ta prawdziwa północ? To są tak naprawdę, wiesz co? To jest taka przenośna terytoriów nieodkrytych. Jest powiedziane, że ten najbliższy czas wakacyjny to może być takie wkraczanie na terytoria właśnie nieodkryte. Że można się tutaj spodziewać cudownych, nowych doświadczeń. Prawdopodobnie coś takiego będzie. I żeby tutaj pozostać na takiej wysokiej czy najwyższej ścieżce swojego przeznaczenia, trzeba trzymać ten kompas skierowany na, na prawdziwą północ, czyli na, na energię ducha. Bo jedynie duch tutaj lub wyższa moc, mogą ci w tym pomóc. Przepraszam, bo tam gra muzyka i mnie to tak rozprasza i dobija, że, że tam huknąć zaraz. Przepraszam na chwilę i tą muzykę, bo ja po prostu nie mogę prowadzić czytania. Hmm. Dobrze. W tle muzyka musica z, music, z musicalu, tak? Musical był w tle. Wracając do tematu. No trochę wątek straciłam. Ten kompas, on tutaj mówi o tym, że Kierunek duchowy, tak? Bardzo podobna energia do jedynek. Ja ostatnio mam wrażenie, że gdyby nie wiadomo ile tych grup wyboru zrobiła, to i tak będzie chodziło o to samo. Już ostatnio czytanie dla poszczególnych znaków Zodiaku było jakoś tak. W wielu aspektach podobne i tu jest też podobnie jak miały jedynki. Jeżeli duch lub wyższa moc yy, nie kierują tobą, tylko pieniądze, stan posiadania, prestiż, piątka, romanse czy tam jakieś inne dobra doczesne, to tutaj nie pomogą ci znaleźć tej właściwej drogi. Więc ta właściwa droga to właśnie, uwaga znowu podobnie jak miały jedynki. To nie pieniądze, to nie stan posiadania, to nie romanse, to nie jakiś tam sława, tak wielka sława, to żart, jak wiesz. To są jedynie rzeczy, które po prostu można doświadczać w trakcie swojej podróży przez chwilę. Ale tu trzeba pamiętać, że w twoim życiu działa przede wszystkim duch. To dzięki duchowi żyjesz. Jak przyszedłeś na świat, kochany, kochana? No opowiedz mi. Przyszedłeś na świat z walizką pieniędzy? Nawet jeżeli urodziłeś się w bardzo bogatej y, rodzinie, dobrze, ten start pewnie był w wielu aspektach łatwiejszy, choć z tym też oczywiście różnie bywa, bo mm, pieniądze potrafią zepsuć człowieka, kiedy się o nic nie trzeba starać i wszystko jest podane na tacy, nie? Ale generalnie mm, przyszedłeś na świat z powodu ducha, duch cię ożywił. Duch cię ożywił, y, ty. Nie miałeś nic poza swoją powłoką cielesną, która przyoblekała energię duchową. Więc tu jest powiedziane, żeby o tym nie zapominać, kim ty naprawdę jesteś, kim ty naprawdę jesteś i, 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 i co tak naprawdę działa w twoim życiu, bo tu duch działa w twoim życiu. Więc nawet jeżeli chwilowo czujesz się zagubiony i mówisz, straciłem kierunek. Straciłem ten kompas. Nie mam narzędzi, nie wiem, gdzie iść i co robić. To łatwo ci będzie odnaleźć drogę, jeżeli właśnie będziesz mieć ufność i wiarę. I dlatego mówię strasznie, te czytania są ostatnio podobne, bo znowu wracamy do punktu wyjścia, które, który był u jedynek: miej ufność i wiarę. Twój kompas, na którym duch właśnie jest prawdziwą północą, on się na tych dwóch wartościach opiera. Właśnie na wierze i ufności. Wtedy nie zgubisz się. Nawet w trakcie nocy bezgwiezdnej, Jeśli nie będzie gwiazd, będzie ciemność. A wiesz, czym może być ciemność, prawda? Niech, tu nie ma ciemności nocy duszy. Tu, nocy duszy, tu jest po prostu taka ciemność zewnętrzna, kiedy ludzie dookoła wariują i ten świat stanie na głowie. Ale twoja moc jest zachowana. Ty niczego nie tracisz, niczego nie tracisz, dlatego że skupiasz się na tym, co najważniejsze, nie? Co jest wrogiem Twoim? Od razu ci mówię, co jest tutaj Twoim wrogiem. Zamartwianie się o pieniądz. Po czym poznasz, że Twoim idolem jest pieniądz, im bardziej się o ten pieniądz zamartwiasz, no to jesteś wyznawcą mamony. Muszę wam powiedzieć, że ja miałam pewien taki tragiczny czas w życiu, kiedy faktycznie tych pieniędzy no po prostu nie było. No, zaglądam do lodówki, a tam jeden serek topiony, nie. Był taki czas, naprawdę. Ciężki, bardzo ciężki. Różne tam jeszcze takie osobiste przepychanki, i powiem wam, że ja ten czas mimo wszystko dobrze pamiętam, bo on uruchomił jakąś taką energię nadziei, kreatywności, i. Pewnej refleksji do tego wszystkiego. Yy... Nauczył mnie też pewnego takiego minimalizmu. Minimalizmu, oszczędzania. Wielu różnych dobrych rzeczy de facto. I co ciekawe, jakoś nie miałam takiego niepokoju. Powiem wam, że im więcej jest pieniędzy, tym człowiek się bardziej zamartwia. Że na przykład może je stracić, że coś pójdzie nie tak. Znaczy, ja tutaj też nie jestem piewcą, wiecie, jakiejś biedy i bezrobocia, no bez, bez przesady, nie zrozumcie mnie źle, ale tutaj chodzi o to, że, żeby się nie zamartwiać tu o brak stabilizacji finansowej, bo wtedy może dojść do takiego obsesyjnego yy, skupiania się właśnie na tych różnych bożkach i idolach, czyli albo na pieniądzu. Albo tutaj można się obsesyjnie skupiać na związkach, bo związki są Twoim Bogiem. Twoim Bogiem może być Twój wybranek serca, albo ktoś całkowicie niedostępny, ale jesteś wpatrzony w tę osobę. Możesz mieć takich swoich Bogów różnych, a tu ma być Twoim Bogiem po prostu duch, tak? Duch, czyli zastanów się, co spędza ci sen z powiek. I wtedy będziesz wiedzieć, co jest twoim bożkiem. Bożkiem twoim jest to, o co się zamartwiasz. To może być twoje dziecko. Może być twoim bożkiem. Bo zamartwiasz się o swoje dziecko. Twoim bożkiem może być Twoja waga, wygląd, bo się zamartwiasz. Że przybyło kilogramów, że gorzej wyglądasz, że się starzejesz. Bożkiem twoim może być status, bo się też o to zamartwiasz. Pamiętaj, że te zamartwianie się o, o te swoje bożki powodują, że ty tracisz strasznie energię. Tracisz rozeznanie, ty tracisz taką osobistą moc i gubisz drogę. Niech to wybrzmi ok, bo to są tematy takie, powiem wam, z których mało ludzi sobie zdaje sprawę. Nie tyle mało ludzi, co ludzie sobie mało z tego zdają sprawę, może w ten sposób to ujmę, dlatego że w tym w świecie materii naprawdę my swoje siły przewodnie zazwyczaj rozpoznajemy nieprawidłowo. A paradoks czczenia tych bożków polega na tym, że nie znajdujemy tego, czego naprawdę szukamy. Czyli nie możemy się skupiać na tych swoich bolączkach, bo te bolączki nas rozpraszają. To nie znaczy, że się mamy nie zajmować, nie? Partnerem, czy dziećmi, czy zarabianiem pieniędzy, znowu? Nie, nie o to chodzi. Tylko nie mamy z tego robić jakiś taki cel nadrzędny, zabijać się prawie, że i generalnie ta energia nas rozprasza, bo my po prostu yy, nie żyjemy yy, prawdziwą potrzebą i tu macie takie nawołanie, bo tu widać, że tu może być ciężko, oczywiście tylko dla tych, którzy nie są, przez, przez, którzy po prostu nie są przez ducha prowadzeni, nie? Bo tu będą dwie opcje i będą dwie grupy ludzi. Jedni w tej energii bardzo dobrze się poczują, świetnie się będą czuć, świetnie będą odnajdywać drogę, jeśli mają ufność i wiarę w sens yy, swojego doświadczenia, że tu się na, na tym świecie znaleźli z jakiegoś powodu, i ten powód jest jak najbardziej yy, 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 sensowny, tak? natomiast ci, którzy się nieustannie właśnie rozpraszają będą mieli dość trudno i wtedy będą musieli się poddać bo tu widać i takie jest zresztą zalecenie tam gdzie nie ma ducha tu jest powiedziane poddaj się skalibruj swój kompas stań spokojnie bardzo spokojnie bo tu trzeba skierować się w stronę tam, gdzie powinieneś się znaleźć, gdzie powinieneś być, czyli w takiej energii, gdzie nie ma żadnych idoli. Ani ty nie jesteś dla nikogo idolem to jest bardzo ważne. Ty nie masz być żadnym idolem dla kogoś. Rozumiesz? Nie masz być idolem. Ani ci idole i inni jacyś tobie też nie są potrzebni. No więc, oczywiście, sprawdzę, doprecyzuję tutaj z tych kart od Grażynki. W jakim miejscu powinieneś się znaleźć, o ile nie wiesz? A zresztą zawsze warto sprawdzić, co tutaj karty pokażą. Może ci się coś rozjaśni. W jakim miejscu powinieneś się znaleźć, w którym ani nie będziesz idolem, ani <laughs> dla innych, bo nie potrzebujesz wyznawców, ani yy, tych podziwiaczy. Nie, nie, nie musisz być atencjuszem, ani też nie potrzebujesz, yy... sam nie potrzebujesz idoli, na których się będziesz wzorować. To jest ci niepotrzebne. Twój duch ma cię prowadzić. To jest twój wzorzec, twój idol. On ciebie podziwia i ty jego masz podziwiać. Yy, dobrze. To gdzie jest to miejsce na północy? Metaforycznej północ Twoja. Syn Kielichów yy, tu jest pokazany, taki rycerz w stanie spoczynku. A to jest bardzo ciekawe, bo z, 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 zwykle w innych taliach to, to on tam jest w biegu, szuka właśnie tych przygód po świecie różnych. A zobacz, jak tu został pokazany, on śpi. On wygląda jakby w krypcie się położył, odpoczywał i medytował, zasnął takim snem wiecznym. Choć w każdej chwili jak ta trąba anielska zatrąbi, to on zmartwychwstanie i, i ruszy tyłek. Ale generalnie to on się nigdzie nie spieszy, nie musi się spieszyć. A dlaczego nie musi się spieszyć? Um, dlatego, że... Um... On tu nie jest właśnie poszukiwaczem przygód. Bo tradycyjnie w innych taliach, to i owszem. On szuka emocji. On szuka właśnie tych takich przygód. Ale takich bardziej romantycznych. Bo to jest taki powiedziałabym, urodzony romantyk. A tu tego nie ma. Tu tego nie ma. Czyli ta twoja północ to jest taka energia, która mi bardzo przypomina czwórkę mieczy, choć nią nie jest, choć nią nie jest, dlatego, że mamy taką energię właśnie przestoju, energię zastanawiania się, energią medytacyjną, energię, która jest Pewną sensytywnością, wrażliwością, wizyjnością. Tu akurat w tej talii yy, ten syn kielichów mówi, że. Matka podała mi taki prezent w postaci wrażliwości, sensytywności. I to jest mój kompas, którym ja się w życiu <laughs> powinienem kierować, przepraszam. Nie jest tu pokazane jakieś konkretne miejsce, do którego masz pojechać. Nie jest to Ustka, nie jest to Władysławowo czy Zakopane. Belgia, Holandia, Honolulu czy Madagaskar. Przepraszam. Nie o destynację tu chodzi, tylko chodzi o to, że twoim skarbem jest wrażliwość, sensytywność. Właśnie to powinno cię napędzać i prowadzić. A co podarował ci ojciec? Od matki masz wrażliwość, a ojciec kielichów nauczył mnie języka wody, języka czułości. Siostra tutaj jest powiedziane, jest takim czystym, rozkwitającym lotosem. Dała mi taką czułość. I tu jest powiedziane, synki lichów. Pije i pije, ale. Wciąż nie mogę ugasić pragnienia. I właśnie o to chodzi, że możesz być też osobą nadwrażliwą. Jest jeszcze drugi biegun, który pokazany, że nigdy nie, nie gasimy tego swojego pragnienia. Bo wciąż nam jest mało tych przygód, wciąż, wciąż jest nam mało tych emocji, więcej, więcej i więcej. Troszkę to jest takie ostrzeżenie, właśnie żeby nie zabrnąć w tych emocjach za daleko. Owszem, to jest Twój wielki skarb, ale nie można z tym, w cudzysłowie, piciem przesadzić. <laughs> Dlatego, że to jest energia, która tak naprawdę nigdy się nie nasyci. To, co cię ma napędzać, to, co ma cię prowadzić przez te morza, przez te oceany, przez te architektury, to jest y, y, taka energia y, spokoju i pokoju. Masz zmierzać w kierunku pokoju i spokoju, dlatego ten rycerzyk już nie jest taki emocjonalny. On nadal jest empatą, ale jednocześnie on już tutaj jest spokojny, on tutaj jest taki już refleksyjny, zwyczajnie zestarzał się, prawda? Dlatego jest tutaj mądrzejszy, chociaż syn, co ciekawe, czyli te, y, y, energia y, y, młoda. Taka transformacja emocjonalna tutaj najprawdopodobniej będzie miała miejsce, właściwie to chyba ona cały czas u ciebie ma miejsce. Która polega na takiej świadomości, że ja dwójka muszę sobie od czasu do czasu pozwolić upaść. Czasem ten upadek jest bolesny. Kiedy upadnę, mam się uspokoić, mam poleżeć, zbierać siły. Muszę sobie pozwolić na upadek, muszę sobie pozwolić na odpoczynek, muszę zdjąć tę zbroję. Ten, zauważ, że y, ta postać nie ma zbroi. Ona tutaj jest miękka, jest delikatna. Nie ma zbroi. Tu jest y, miękkość, tu jest y, y, energia, y, która y, tę zbroję roztopiła. Bardzo to jest właśnie takie kreatywne, artystyczne i uczuciowe. I to jest ta siła, która macie napędzać. Jeżeli za nią będziesz podążać, to dotrzesz do tego miejsca, do którego masz dotrzeć. I to nie znaczy, że to się już nie stało i tych miejsc mogło być w życiu wiele. Jeżeli tym kompasem serca się tutaj i czułości kierowałeś, kierowałaś, to docierałeś zawsze do właściwych miejsc i ludzi, nawet jeżeli z twojego punktu widzenia oni byli niewłaściwi. Czego macie ta energia nauczyć? Że nie ważni są tutaj właśnie ci idole, te bożki. To nie jest istotne. Ważny jest ten duch, który jest pełen spokoju, pokoju i miłości. I to jest właściwie taki cel, no, można powiedzieć, ostateczny, a nie wakacyjny, nie? Ale te wakacje też mają tak wyglądać, spokojnie. Ma być spokój. Masz nabrać sił. Masz nabrać sił, zdrowia, wyspać się. Mm nie ma dużo ruchu zauważ tu naprawdę tego ruchu jak na lekarstwo tu generalnie jest taka energia wyciszająca, medytująca mhm. dobrze, co osiągniesz dzięki temu spokojowi i pokojowi co osiągniesz dwójko odwrócona cesarzowa Wiele rzeczy. Właśnie tu nie ma tych bożków zewnętrznych ani takich energii, ani takiego prześwietlenia, że ty musisz koniecznie się kimś yy, opiekować, oddawać yy, siebie. Co osiągniesz, yy, może odzyskasz zdrowie, lepiej zadbasz o siebie, zregenerujesz siłę, yy, może jako kobieta docenisz tę własną kobiecość. Yy, że to piękno kryje się we wnętrzu, że twoim pięknem jest środek. Mężczyźni zrozumieją, że nie wszystko złoto, co się świeci, nie ocenia się kobiety po okładce, po stroju, po wyglądzie. Liczy się charakter, liczy się to, co ona ma w środku, tak? Bo odwrócona cesarzowa właśnie mówi o tym, że ta zewnętrzność, ta okładka tak zwana nie jest ważna. Nie jest ważna. Ważniejsze jest yy, właśnie to, co powiedziałam duch duchowość ta energia która właśnie dlatego potrafi o siebie zadbać bo się nie rozprasza nie to jest taka walka też z taką nadopiekuńczością czasami tutaj matka jest w odwrocie więc może bądź żona czy jakaś wybranka serca może ta energia tutaj wiedzie właśnie przez jakieś takie y, modyfikacje w tym zakresie. Tu jest też poskromienie takiej energii y, czysto cielesnej i romansowej, gdzie po prostu odwrócona cesarzowa jest tą drugą. Jest opcją zapasową i dla kobiet, i dla mężczyzn. To oczywiście nie jest dobra, dobre rozwiązanie. Więc yy, prawdopodobnie tu też gdzieś yy, będą modyfikacje również w tym zakresie. Tylko łyczka wezmę, dobrze? Czyli modyfikacje yy, w zakresie yy, też relacji, po prostu, nie? Relacji matka-dziecko, ty-partner, partnerka. Z całą pewnością. Bo prawdopodobnie skoro tutaj gonimy za tymi bożkami, mówiłam to: może być dziecko, związek, praca, kariera, kochanek, kochanka, prawda? To tutaj właśnie ta odwrócona cesarzowa yy, pokazuje niezgodność między Tobą i innymi. Najczęściej, oczywiście, ta niezgodność yy, dotyczy. Pary, dwojga ludzi bądź domu, bezpieczeństwa materialnego, partnerów. I tu się wiele w tym zakresie będzie zmieniało. Dlaczego tu mężczyzna jest nadwrażliwy? Bo ja widzę takiego nadwrażliwego mężczyznę, który wchodzi w romanse, ma kochanki, utrzymanki, te drugie albo sam jest utrzymankiem, różnie tu być może. Dlatego, że ma zaburzony stosunek do kobiet w ogóle. Nie wiem, może jakieś złe wzorce z domu. Pierwszą kobietą w życiu mężczyzny jest matka. A kobiety mogą tutaj y, też y, mieć jakieś takie negowanie swojej kobiecości. I tu właśnie y, o co tutaj chodzi, bo ta kobiecość jest jakby zanegowana i ten romans też. Chodzi tutaj o to, że ym, zwyciężają takie wyższe względy, że właśnie nie oceniaj ym, po okładce, że liczą się ym, te energie wyższe: ym, intelektualne, jakieś filozoficzne, religijne, społeczne, tradycje. Są też rzeczy ważniejsze, nie? Gdzieś to ym, będzie próbowało wybrzmieć. Ale droga do tego nie jest łatwa. To jest droga poprzez ciernie. Ona sprawia wiele bólu, nie? Jest to, myślę, częścią tej waszej właśnie drogi, bo kompas to pokazuje. Dobrze. I trójeczki. Szczyt szczęścia wybraliście, trójki. Wybraliście i wybrałyście, chłopcy i dziewczęta. Energetyka, która mówi, że na tej mapie wakacyjnej, choć ja widzę, że czasowo to, 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 ta energia wykracza dużo dalej, bo takie są właśnie te przestrzenie i mosty duchowe, że one łączą, łączą czasy, łączą epoki, więc tak się wbić w czas to jest bardzo trudno. Ale do tematu wracając. Szczyt szczęścia mówi, że twoje życie... Wypełnia szczęście, więc podziel się nim z innymi. Bardzo jest to podobna do, energia też do jedynek i dwójek, zwłaszcza jedynek, więc proszę sobie przesłuchać najlepiej wszystkie opcje. I te wakacje powinny Ci przynieść takie poczucie radości, niezależnie od tego, yy, w jakim stanie ducha teraz jesteś, bo może tutaj yy, yy, ciężko pracujesz. Yy, może takich jakichś namacalnych efektów swoich działań nie widzisz? Nie, nie mówię tylko o, o, o pracy zawodowej, tylko w ogóle ciężko pracujesz, wiesz, też nad swoim charakterem. A tutaj jest taka energia prawdziwych przyjaciół. Mogą być takie zdarzenia, które się synchronizują, żeby. Pokazać ci, jak życie może być ekscytujące, i znowu ta nadzieja, 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 która była u jedynek, u dwójek i u Was tak samo, że nadzieja wraca, wraca, tak? Oczywiście ona zawsze wraca wtedy, kiedy my y, jesteśmy wdzięczni, i takie jest nawołanie, żeby w tym najbliższym czasie Twoje serce wypełniło się wdzięcznością. Żebyś podzielił się swoim szczęściem z innymi. Bądź radością, bo radość jest zaraźliwa. Oczywiście mamy też um, odrobinę um, tego piołunu, który, który nam powoduje, że ten mleczny eliksir zaczyna gorzknieć. I tak samo miały jedynki i dwójki. Także ja coraz więcej tu widzę podobieństw. bo ile tutaj mamy jakiegoś bożka zewnętrznego, czyli polegamy na materialnych osiągnięciach, to wtedy bardzo trudno nam jest ocenić czy jesteśmy szczęśliwi. Pewnych rzeczy wtedy nie widzimy, bo na przykład jeżeli w materii czujecie się spełnieni i mówicie to jest moje osiągnięcie, to możecie też to mylnie zinterpretować jako szczęście. I odwrotnie, jeżeli czegoś brakuje i na przykład powtarzasz sobie, a to mam często w czytaniach prywatnych, nagminnie, będę szczęśliwy, gdy spotkam właściwego partnera, partnerkę. Wtedy będę szczęśliwy. Szczęśliwa. A teraz nie jestem, no bo nie spotkałem. Albo yy, będę szczęśliwa, szczęśliwy, kiedy zarobię konkretną kwotę, albo w ogóle nie, osiągnę coś tam, nie wiem, idealną wagę, yy, osią będę mieć ten domek z ogródkiem, bo mam dużą rodzinę i, si i, si i ciśniemy w klitsce, ciężko nam się żyje. Ale jak już będzie ten dom z ogrodem, taki wielki dom, to ja będę szczęśliwa, szczęśliwy. No właśnie. Więc jak, yy, i to jest teraz jesteś w oczekiwaniu być może, nie? No bo czekamy. Jak mówimy, że będziemy szczęśliwi, to znaczy, że czekamy. A skoro czekamy, aż dotrzemy do tego szczytu, szczęścia, to co jest teraz? No, nieszczęście, nie? Bo skoro będziemy szczęśliwi dopiero wtedy, to co je? pytanie, co jest teraz? To jest powiedziane, hmm, nie jesteś w stanie odczuwać radości, jeżeli czekasz na szczęście. <noise> po prostu. To jest powiedziane, teraz ten najbliższy czas wakacyjny, to w ogóle to może być taka, właśnie dotrzesz do tej, na tej mapie do tego miejsca, gdzie być może właśnie zrozumiesz, że masz prawdziwych przyjaciół, że to cię uszczęśliwia, albo yy, może i nie masz. Ale przecież i tak masz wiele. Możesz się wybrać na spacer, możesz posłuchać śpiewu ptaków, możesz pogłaskać kota, możesz pobawić się z psem, możesz popatrzeć z radością na swoje małe dziecko, możesz się zachwycić życiem własnego dziecka, prawda? Jest wiele aspektów, na które właśnie możesz popatrzeć inaczej i to jest prawdziwe szczęście. Czyli yy, prawdziwe szczęście to nie jest yy, dążenie do, do tego szczęścia, że coś kiedyś będę miał. Tylko tu i teraz jest prawdziwe szczęście. To jest po prostu życie, to jest okazywanie wdzięczności, to jest pamiętanie właśnie, że to szczęście jest w nas, prawda? Jest w nas, po prostu jest w nas. No wobec tego, skoro taki temat tutaj wybrzmi na Twojej tej mapie wakacyjnej, to różnie może być. Tu będą dwie grupy, które o ile hmm, żyją. Tym momentem, tą chwilą, tą radością, to rzeczywiście będą czuć taką euforię, i druga grupa, która wręcz przeciwnie, będzie czekała i mówiła: może kiedyś, nie, bo teraz mm, no nie mam środków, nie mam zasobów, czegoś tam nie mam, właśnie skupiam się na braku. W związku z tym, mm, jak będę coś mieć, to dopiero będę szczęśliwy. Więc tu będą na pewno dwie grupy. Natomiast i jedna, i druga, de facto docierając do tej świadomości, bo jedna i, grupa, dru, jedna i druga grupa do, dotrze do tej świadomości bez względu na, na to, czy docenia to, co ma, bo mówi, czytanie jest podobne dla wszystkich grup: jedynek, dwójek i trójek. Tu zawsze trzeba docenić to, co mamy, a generalnie to, kim jesteśmy najbardziej. Dobrze, zobaczymy, kim jesteście wobec tego. Oczywiście czytanie jest ogólne, prawda? Gdybym to robiła indywidualnie, to będzie tutaj tysiące odsłon i sygnifikatorów. Ale chodzi o taką pewną hmm, wymowę duchową. Kim jesteście, krótko mówiąc, jaki macie potencjał, by wejść na ten szczyt? Jeżeli tego jeszcze nie zauważacie, że de facto możecie już dzisiaj i teraz na nim być, no proszę, piękny potencjał, bo to jest potencjał kapłanki. Tu jest łono. Tu w ogóle może być takie szczęście rodzinne. Dziecko, spełniona matka, która ma trójkę, piątkę dzieci, na przykład. Kapłanka domowego ogniska. To może być jej szczytem szczęścia. Dla mężczyzn, no tutaj żona, tak. Nie wiem, czy wy to widzicie, czy nie. Czasem, oczywiście, ta bywa też kochanką, ale bardziej jednak mówi, mówi o takiej energii yy, tworzącej ognisko domowe, dom rodziny. Bardziej matka. Matka-żona. Dwa w jednym. Jest to łono pokazane. Szczytem szczęścia może być w ogóle dziecko, urodzenie dziecka. To mam wrażenie, że to już albo było, albo jest już tuż, za chwilę będzie. A taki wasz potencjał wewnętrzny, no to jest oczywiście energia duchowa. Tu nie ma wątpliwości, bo... kapłanka Ona tutaj zobacz, jak to wygląda. Jakby się jeszcze nie narodziła. Jest w takiej przestrzeni takiego jaja kosmicznego, jakby wychodziła na ten świat wraz z jego stworzeniem, jak ta pierwsza jak pierwsi ludzie Ewa, prawda? Ona jest w takim stanie spoczynku, jakby dojrzewała, doj, doj, dojrzewała z wiekiem. Im starsza, tym mądrzejsza, bo generalnie kapłanka pokazuje nie tylko pewien stan ducha, ale też pewien wiek, bo tu są zwykle kobiety starsze, właśnie te matki, szeptuchy, prawda? Te, te energie takiego doświadczenia, wiedzy, wiedzy życiowej, pokoleniowej, rodowej, a nawet kosmicznej jaki masz tu potencjał, kim ty naprawdę jesteś. I tu właściwie niezależnie od tego, czy yy, niezależnie od płci, prawda, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną, to masz tę energię takiej kobiecej yy, wrażliwości, tej energii yy, bogini, czyli w przypadku mężczyzn oczywiście anima, to co uzupełnia twój aspekt męski. Czyli to jest ta wiedza, Wiedza kosmiczna, bo kapłanka mówi w przeciwieństwie do kapłana o wiedzy kosmicznej, bo kapłan on reprezentuje to, co jest tu na Ziemi. A kapłanka to jest ten kosmos, ona pokazuje tę wiedzę, która pochodzi z nieba. Wiedza duchowa. Kapłan się może nauczyć tej wiedzy i przekazywać ją jako nauczyciel, a kapłanka jakby przychodzi z tą wiedzą już na świat. Nie? Oczywiście to jest yy, archetyp, żeby nie było, że tak każdy, każdy człowiek po prostu um, od razu pod wpływem um, tej energii um, zmienia się na zewnątrz, ale tu właśnie o to chodzi, że w czym, w czym tkwi tutaj um, ta cała nauka? Bo widać, że ta energia czegoś macie nauczyć, nie? masz to w potencjale potencjale yy, masz takie poczucie, że właśnie tym szczytem szczęścia wiesz co jest, Twoim. Że jesteś świątynią ducha. Twoje ciało jest świątynią ducha, że masz tutaj zdolność do yy, wizyjności. Ale pamiętaj, że wizje rodzą się w ciszy. Tu potrzebna jest cisza i potrzebny jest spokój. Więc tu masz powiedziane tak. W hałasie nie słyszysz, yy, nie słyszysz Boga. Jeśli masz dużo jakichś takich zewnętrznych energii, które cię rozpraszają, zagłuszają, nie ma ciszy, to ty po prostu nie słyszysz. Nie słyszysz, yy, nie słyszysz tego swojego wdechu, wydechu, nie, bo to jest wdech, wydech, wdech, wydech, pierwszy wdech, pierwszy wydech. Tak jak właśnie mówiłam, dziecko przychodzi na świat. Rodzi się, odcina się pępowinę i co jest dalej? Dalej, no nabiera, bierze pierwszy haust powietrza i zaczyna płakać. Bierze pierwszy oddech. I to jest właśnie pokazana taka energia, która rodzi się w ciemności, jak widać rodzi się w ciszy i jest spokojem. I to jest Twój taki wewnętrzny potencjał, ale jednocześnie to jest energia, która wymaga wydechu, bo jak weźmiesz wdech, musi być wydech. Czyli co? Albo się trzeba podzielić tą energią duchową z innymi ludźmi, albo trzeba wydać dziecko na świat, bo darem od Ciebie może być. Po prostu urodzenie dziecka to bardziej wtedy dla kobiet, chociaż dla mężczyzn, samo spłodzenie też, prawda? Macie też w tym swój udział. Oczywiście. I tu jest jeszcze taka energia, która mówi o właśnie tej yy, matce dualności, bo pamiętajcie, że kapłanka to jest liczba 2. Cyfra, nie liczba. Liczba składa się z cyfr. Cyfra 2. A dwójka to jest dualizm. Matka, dualizm. Podwójne organy, jajniki, prawa i lewa półkula mózgu. Wielka kreatywność i serce. Bo tu mamy i kreatywność, i po prostu otwartość serca. Jedno i drugie. Bo to ciało tutaj wytwarza. A jednocześnie. Yy, jest ta energia serca, czyli energia kochającej matki i miłości, bez oceniania, bo matka nie ocenia. Przynajmniej z założenia, matka no, powinna kochać miłością bezwarunkową swoje dziecko, bez oceniania, prawda? I to jest właśnie ten wasz potencjał takiej wielkiej, wielkiej miłości kreatywności, otwartości serca. Potencjał jest, potencjałem to jest tak, że uwaga, może być wykorzystany albo nie. Być powinien. Na co warto poświęcić najbliższy czas? No na pewno na czytanie książek, na zgłębianie wiedzy filozoficznej, religijnej, wiedzy tajemnej. Nazywajcie to sobie jak chcecie. Dobry czas na to, by być może właśnie szczytować, czyli no wiadomo co. Dzieci spłodzić. O ile macie to w planach rzeczowych, bo pewnie że to nie jest dla wszystkich. I jeszcze tutaj jest taki yy, inny rodzaj, to jest pokazana właśnie taka czysta wizyjność, wizyjność, którą yy, mamy, ale dwójka nigdy nie może zostawiać tego dla siebie. Ona tak jak kobieta wyda wy wydaje, bądź wydala, tak? Wydaje dziecko na świat. Więc tu musimy temu światu to oddać. Więc tu będą takie, właśnie tereny poruszane. Będziecie się tu być może zastanawiać, czy jesteście dobrymi matkami, czy jesteście dobrymi ojcami, czy ten pierwiastek kobiecy w mężczyźnie jest uaktywniony. A jeśli tak, to właśnie. Czy jestem tutaj mężczyzną hojnym i ta moja hojność y, miałaby tu być czymś takim y, w gruncie rzeczy bezwarunkowym. Y, dla mężczyzn myślę, że to jest jednak trudniejsze niż, niż dla kobiet. Y, sama ciąża y, bardzo mocno duchowo zmienia kobiety. Poród jest bardzo silnym doświadczeniem duchowym. To nie jest tak, jak się wielu ludziom wydaje, że to jest tylko akt fizyczny, że w bólach się to dziecko rodzi i wydajemy je na świat. To jest jedno z ważniejszych doświadczeń duchowych dla kobiety, urodzenie dziecka. Na poziomie ducha zachodzą tutaj bardzo głębokie zmiany. Oczywiście nie mówię tu o jakichś takich, wiecie, energiach patologicznych, gdzie pod wpływem alkoholu, prawda? Yy, I dzieci się płodzi i wydaje na świat, i nie ma się żadnej świadomości, no to, to, to pomijam ten, ten temat, bo wtedy dochodzi do pewnych wypaczeń, nie? Ale generalnie przed tak zwanym zdrowym kręgosłupie, no to moralnym i nie tylko to tu rzeczywiście mamy takie głębokie doświadczenie. Duchowe, które bardzo y, kobietę tu przymienia. Więc mężczyźni jest o tyle trudniej, że on y, przez ten poród fizycznie i duchowo nie przechodzi i musi się pewnych y, rzeczy, które właśnie tutaj są spersonifikowane, nauczyć. Jak to miałoby być teraz w najbliższym czasie? W na najbliższym czasie to uaktywnia się, no mówię, bez względu tutaj na płeć, uaktywnia się taka energetyka, bo widać, że to będzie, będzie uaktywnione. Dwie, dwie, takie, dwie takie odsłony, o, tak, dwie odsłony tej energii. Odczuwanie szczęścia i poświęcenie, bo tu zawsze jest ten dualizm albo idzie to w stronę poświęcenia i nadwrażliwości, i nie zawsze to jest fajne, bo czasami czujemy, że, yy, że na przykład macierzyństwo czy relacja z kimś coś nam odbiera, i druga odsłona yy, wręcz przeciwnie. Relacje nam z innymi ludźmi coś dają, nie? Wiecie, co będzie tutaj modyfikowane poprzez energię kapłanki? Temat takiego powiernictwa, wtajemniczenia. W związku z tym, że ta energia daje rozwój wyższych uczuć, to przypuszczam, że to będzie miało miejsce. Ale też będą testy, bo kapłanka bardzo mocno testuje. Więc ym, najbliższe, ja myślę, dwa miesiące, właśnie wakacyjne miesiące, to będzie test przyjaźni. Możecie uzyskiwać jakieś wtajemniczenia, inicjacje. Samą inicjacją jest właśnie macierzyństwo, ale tu mogą być bardzo różne inicjacje. Darem jest tu wiedza. No nie tylko, oczywiście, darem jest tu nauczanie. To jest wasz potencjał, że wy się możecie czegoś nauczyć i przekazać to dalej, albo po prostu sami też nauczać, bo też możecie mieć taki, to w potencjale. Poświęcenie może być, ale wtedy rozumiane jako coś dobrego, i tak wolałabym, żeby to tak wyglądało, że jeżeli już poświęcenie, to takie poświęcenie w czułości, nie? że dajemy komuś bezpieczeństwo taką syntezę, czyli taki spokój wewnętrzny, nie? Nad czym warto pracować? Na pewno nad kompleksami. Na pewno nad kompleksami. Nad tym, żeby nie zamykać się w sobie tylko i wyłącznie zamykać się w swoim świecie i z niego nie wychodzić. Tu kapłanka, ona się musi wczuwać w sytuacji innych ludzi, wtedy tak naprawdę poprzez empatię ona nie jest wtedy bierna, tylko ona jest wtedy działająca, nie? To będzie tutaj bardzo, bardzo ważne. Inną tutaj odsłoną może być jakaś taka nerwica i takie fobie, ale wtedy tutaj widać, że to nie dotyczy Was samych, tylko prawdopodobnie Waszych dzieci. Jakieś nerwice, fobie, depresje, choroby psychiczne, może być coś takiego u dzieci, to wtedy jest powiedziane, że za bardzo się zamartwiacie i za bardzo się poświęcacie. To nie znaczy, że macie te dzieci w odstawkę gdzieś tam odłożyć na bok, nie, nie o to chodzi, yy, ale chodzi o to, żeby yy, sobie okazać yy, więcej czułości, yy, poświęcić sobie więcej czasu spojrzeć też na siebie, nie tylko jako matkę, bądź żonę, bądź jedno i drugie, ale właśnie na kobietę. kobietę, kobietę uduchowioną, kobietę, która potrzebuje takiego wewnętrznego poczucia bezpieczeństwa, żeby też nie pracować ponad siły. Dualizm też mówi podziel się z kimś. Swoją sprawą. Mhm, dobrze. Tu jest bardzo dużo odsłon. Sami widzicie. I pewnie jeszcze wszystko niewyczerpane. W tych najbliższych dwóch y, wakacyjnych y, miesiącach, z czego będziecie najbardziej zadowoleni? Bo czuję, że tak się stanie. Tu dwójka złożona z 1-1, tu 3-3. Z czego będziecie najbardziej zadowoleni? Trójki. Z odwróconego umiarkowania. Bardzo ciekawe, nie? Dlatego, że od... zobaczcie, ten anioł tutaj ku górze, ten upada. Z czego tutaj będziecie zadowoleni? Hmm, teraz mam małą zagwozdkę, ale chyba wiem, o co chodzi. Odwrócone umiarkowanie... Pokazuje takie sytuacje, kiedy przy, przy, dochodzi do pewnych skrajnych emocji, do jakiejś takiej mm, sytuacji, która wydaje się być patowa między tobą a kimś. I tu jest upadek z piedestału ego. Doświadczenie narodzin też bardzo mocno depcze ego. Bądź ta metafora w ogóle, nie, narodzin odnosi się do podeptania ego, bo yy, obnażamy się, nasze ciała są Są, jakie są, jak wygląda poród dziecka. No, nie jest to estetycznie jakimś takim pięknym obrazkiem, prawda? Są tu i wydzieliny, i fizjologia. Cała taka energia, której. My w ogóle wtedy nie myślimy kobiety, tak? Nie myślimy o sobie, jak my wyglądamy. Tylko to jest moment dawania życia. I tu nie ma miejsca na ego. Nie ma miejsca na ego. Odwrócone umiarkowanie właśnie pokazuje taką sytuację, kiedy. Jest ta skrajna emocja, jest y, energia dość taka, powiedziałabym, czasami nawet bolesna, ale ego znika, dlatego że na drodze do harmonii i szczęścia, by osiągnąć ten szczyt szczęścia, na tej drodze stoi jedna przeszkoda to jest ego. Na przykład, co może świadczyć o wysokim ego? Właśnie od te zewnętrzne bożki, że my za wszelką cenę próbujemy um, po prostu coś zdobyć albo coś zatrzymać. Czyli albo stworzyć na przykład relację, um, która de facto nie ma prawa bytu, i jest powodem napięć i frustracji, albo chcemy zatrzymać kogoś przy sobie, albo za wszelką cenę chcemy tak właśnie coś wymusić, coś przeforsować, mieć natychmiast, a umiarkowanie w odwrocie mówi trzeba poczekać. Trzeba popatrzeć, jak to dziecko rośnie, towarzyszyć mu w tej drodze. Tu wszystko toczy się bardzo powoli, nie wolno przyspieszać, bo wszystko ma swój rytm i swój czas. I tak dalej, więc generalnie brak równowagi może być wstępem do równowagi, nie? Odwrócone umiarkowanie. Jeżeli, bo tak ja w sumie zapytałam mnie, tu taka największa wartość, co Was tak najbardziej zadowoli i ucieszy, a tu wyszło co? Upadek mojego ego. Będzie moją wielką radością. A dlaczego? Bo wy pozwolicie sprawą życiowym toczyć się własnym torem, bo wy nie będziecie tutaj wymuszać. Albo po prostu. Znajdziecie się w jakimś martwym punkcie, tak jak ta kapłanka tutaj zatrzymana, i pozostaje wam nic innego jak czekać, aż w odpowiednim momencie sprawy się same rozwiążą i będziecie z tego zadowoleni. Jaka rada wobec tego dla trójek, żeby zachować cierpliwość, żeby na siłę nie próbować scalać czegoś, co do siebie nie pasuje. żeby czerpać przyjemność z własnego wnętrza, a nie z wydawania na przykład pieniędzy czy właśnie z tych zewnętrznych jakichś takich energii, że to co właściwie mam najważniejsze, najlepsze to mam w sobie, nie? W środku. To jest ta energia taka która się uaktywnia Poprzez napięcie. Ale skoro to ma Wam wyjść na dobre, to i super, bo może na przykład y, Wy osiągniecie jako, jakąś równowagę między wypoczynkiem i pracą, bo może być jeszcze tak, że na przykład za dużo pracujecie. Bo to ego Was tak napędza, nie? Pieniądze, sława, sukces, coś tam, coś tam, coś tam. Wtedy tutaj mamy konieczność wypoczynku takiego właśnie zastopowania spokoju czytanie też dość podobne do jedynki dwóch bo generalnie wszystkie trzy czytania namawiają by w najbliższym czasie no mniej więcej dwóch miesięcy tyle ile tutaj wakacje trwają po prostu odpocząć nabrać sił i postawić na te swoje takie walory duchowe żeby nie wysławiać i nie wyznawać tych wszystkich idoli, nie? tych takich zewnętrznych bożków. Tworzyć sobie w życiu kolejne protezy, tylko wrócić do źródła. Właśnie tutaj, do tego źródła. I generalnie naprawdę te czytania są znowu bardzo podobne. Większość tych niedzielnych czytań właśnie ma ten wspólny mianownik i teraz jest nie inaczej. Mhm. Na koniec, cóż tu bym mogła powiedzieć, bo widzę pewien wspólny mianownik dla jedynek, dwójek i trójek, właśnie poprzez to odwrócone umiarkowanie, które de facto poprzez y, taką rezygnację z ego, czy rezygnację to nawet nie jest świadome, to czasami jest taki przymus rezygnacji z ego po prostu wychodzi wszystkim, y, wychodzi po prostu wszystkim na dobre, nie? Więc. Y, co ja tu widzę u jedynek, dwójek i trójek? Takie będzie słowo końcowe podsumowujące wszystkie trzy czytania: że wszystkie ym, osoby dziś oglądające te, te grupy wyboru są w procesie zmian, które prawdopodobnie będą miały swój ciąg dalszy, bo widać to wyraźnie, że to nie jest kwestia wakacji. I do tego potrzebny jest przynajmniej teraz w ciągu tych dwóch najbliższych miesięcy okres odpoczynku i spokoju. To jest numer jeden. Druga rzecz. Potrzebna jest tym wszystkim jakaś taka mistyka. Wiem jak to brzmi. Nie, nie zrozumcie opacznie, że mistyka to magia. Nie. Tu bardziej chodzi o to, by robić takie rzeczy... W ciągu tych dwóch najbliższych miesięcy rzeczy pasjonujące, rzeczy, które jednocześnie pochodzą od ducha, są głęboką też Twoją potrzebą duchową, i jednocześnie rzeczy, którymi możesz się właśnie dzielić z innymi y, ludźmi. I to się robi w takim trybie spokojnym. Wszędzie widzę taki standby, takie widzę yy, i u jednej i drugiej grupy pewną taką stabilność i cierpliwość. Tak. Jeszcze w podsumowaniu yy, mogłabym tutaj dodać, że jest, macie takie nawołanie, wszyscy, żeby się zająć yy, właśnie takim, yy, tym, 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 tym swoim wnętrzem, to znaczy. Nie pozwolić, żeby o Twoich wyborach życiowych czegokolwiek by to nie dotyczyło, czy to miałaby być praca, jakiś przyszły kierunek właśnie zawodowy, jakieś decyzje inwestycyjne, yy, romantyczne, małżeńskie, itd, i tak dalej, żeby o tych wyborach nie, nie decydowały okoliczności zewnętrzne, jakieś uwarunkowania zewnętrzne. Nie. Przy wyborze masz się kierować sercem, taką harmonią psychiczną i, i takim swoim spokojem, taką energią pierwotną, czyli tymi praelementami, z którymi człowiek przychodzi na świat, nie? Natomiast ta taka nowoczesność w postaci, właśnie komputerów, telefonów, Symboli nowoczesności, postępu jest tu bardzo, bardzo podważona. Ona wręcz została pokazana neopogańsko, żeby jakoś yy, się do tego zdystansować jakoś rozluźnić jakoś tak yy, być bliżej właśnie życia, bliżej natury bliżej yy, tej energii pierwotnej. A nieco oddalić od siebie tę energię nowoczesności i postępu cywilizacyjnego. Tak, wszystkie trzy grupy właśnie mają te aspekty, więc o nich wspominam. Co to oczywiście nie oznacza, że masz, wiesz, iść do jaskini i maczugą wymachiwać na prawo i lewo. Nie, to zawsze z głową podejść do tego. Wszystkiego dobrego, kochani. Czytanie jest naprawdę dzisiaj dość długie, ale to dobrze, bo ja nie wiem, jak to będzie z czytaniami w następnych dwóch tygodniach. Bo tak będę się troszkę przemieszczała yy, po świecie, więc jakieś może yy, króciutkie, jakieś kawałeczki rozmyślania, refleksje z podróży, yy, wrzucę na kanał. A na razie to mogę powiedzieć: żegnam się z Wami i widzimy się za mniej więcej dwa tygodnie. Ale mówię, zaglądajcie, bo tutaj pewnie się od czasu do czasu jakieś krótkie wstaweczki. Pokażą. Niech nam tu życie płynie spokojnie, bo właśnie okoliczności są niespokojne. A to dzisiejsze czytanie też zachęcało do spokoju po prostu do spokoju, nie? Tak, kochani, to wszystko w komentarzach. Piszcie, co wam tam w duszy gra. Natomiast y, ja ze swojej strony zawsze coś proponuję i teraz również. Y, Jestem dzieckiem natury, możecie napisać? Jestem dzieckiem natury. Znajduję spokój, harmonię i miłość. Papatki.